Witam cię w kolejnym odcinku Joomla to prosta. Ja nazywam się Marcin Równicki i w tym odcinku pokażę ci jak w prosty sposób zamieścić Google Maps w artykule, tak abyś mógł swojemu klientowi pokazać jak na przykład dojechać do swojego sklepu czy też innej lokalizacji. A więc zapraszam do środka. A więc pierwszą rzecz, jaką będziemy potrzebować, to będziemy potrzebować sobie zainstalować na swojej witrynie Embed Google Maps, który jest dodatkiem darmowym i jest oczywiście dużym plusem. Możemy sobie dzięki temu dodatkowi korzystać z Google Maps w wersji bez API, mapy klasycznej, jak i oczywiście z mapy, która wymaga API. Efekt końcowy będzie wyglądał mniej więcej tak. Mamy sobie artykuł, mamy sobie zdjęcie i na dole byśmy chcieli, żeby była mapa z Google Maps właśnie. Na przykład konkretnie będzie to zamek w Będzinie, bo dlaczego by nie? A więc na początek przejdźmy sobie może do samego pluginu, dodatku. Instalacji samej nie będę pokazywał, bo jest to oczywiście banalnie proste. Przechodzimy sobie na rozszerzenia, dodatki i znajdujemy sobie nasz dodatek po zainstalowaniu, trzeba będzie go naturalnie włączyć. Wejdźmy sobie do niego. No i pierwsza rzecz, jaką mamy, do, tak naprawdę do skonfigurowania, to wybór języka. Wybierzmy sobie język polski. Możemy sobie zmienić tutaj informacje odnośnie powiększenia mapy. Załóżmy, no i kilka takich podstawowych rzeczy, które y, możemy sobie wykorzystać. Jeśli masz stronę po https, warto sobie zaznaczyć, żeby używało to protokołu https. Tutaj masz miejsce na klucze, jeśli byś najzwyczajniej na świecie potrzebował, tak samo jak i załadowanie asynchroniczne na przykład, ale w naszym przypadku nie będzie to zupełnie potrzebne. I zapiszmy sobie te całe ustawienia po uprzednim włączeniu tego dodatku. Zapiszmy i zamknijmy. A więc przejdźmy sobie do artykułów. Ja z racji tego, że używam K2, to pokażę Wam to na K2, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Moglibyśmy to zrobić zupełnie tak samo na artykułach. A więc wchodzimy sobie na artykuł Zamek Będzin, bo takowy byśmy chcieli. A więc, jak już jesteśmy w artykule, to zjeżdżamy sobie na dół. Tu mamy takie miejsce specjalne mapa, i przydałoby się, żeby nam się tutaj mapa Google Maps wyświetlała. A więc użyjemy sobie shortcodu Google Underline Map. Google Underline Map. Oj, tutaj. Map. I teraz pytanie, co wpisać w środeczek, aby to nam zadziałało. A więc przejdźmy sobie do Google Maps. No i wpiszmy, załóżmy, zamek Będzin. Mamy jakąś lokalizację. No to w takim razie kopiujemy to sobie, wpisujemy do naszego artykułu. No ale chcielibyśmy, aby ten w tym momencie w tym artykule to mapa się troszeczkę różniła niż standardowo, bo chcielibyśmy, aby była, załóżmy, troszeczkę większa. A więc użyjemy sobie po naszej nazwie, adresu, pipeline i wpisujemy sobie wysokość i szerokość. Załóżmy 750, pipeline 450. Jeśli zrobiliśmy wszystko poprawnie, no to zapisujemy sobie ten artykuł i nasza mapa powinna się pojawić właśnie w artykule na stronie frontowej. Sprawdźmy, czy nam się zmiany zapisały. Zapisały się, a więc przejdźmy sobie na stronę frontową. Odświeżmy sobie stronę. No i jak widzicie, mapa nam się pojawiła znacznie większa niż poprzednio. Skąd brać shortcody i jakie stosować? Wszystko mamy w dodatku w opisie. Po prostu przechodzimy sobie na dół i tutaj mamy jaką składnię sobie możemy zastosować. Opcjonalnie oczywiście, jeśli na jakiejś stronie potrzebowalibyśmy, aby coś nie wyglądało standardowo. Bo wszelkie ustawienia standardowe macie tutaj i tutaj sobie z nich możecie korzystać. Jeśli zachodzi potrzeba, aby wykorzystać klucz API, no to musicie się już udać na Google Maps i tutaj sobie wygenerować swoje własne klucze. Ale o tym może kiedyś w jakimś następnym odcinku. Joomla to proste. I jak? Proste stawianie mapy? Myślę, że każdy z Was sobie na pewno poradził. Jeśli byście mieli jakieś problemy, to zostawcie komentarz po prostu pod yy, filmem. Ja się postaram odpowiedzieć na każdy z osobna. Jeśli chcecie być na bieżąco, to oczywiście subskrybujcie kanał. Jeśli ten tutorial Wam się podobał, to wiadomo łapa w górę lub jeśli Wam się nie podobał, to w dół. Ja nazywam się Marcin Rowiński i dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku Jumla to Proste. Trzymajcie się ciepło, cześć!